Dziś będziemy. Mnie się na przykład bardzo podobała ta prezentacja Mariusza, naprawdę godne podziwu. Szczególnie w takim ujęciu, że no jak łatwo można sobie pochodzić po takim Kubernetesie w momencie, kiedy ma się ogarnięte kilka skryptów. Ja zupełnie dzisiaj będę jak gdyby odsunięty od spraw platformowych. Ci, którzy mieli okoliczność oglądać mnie wcześniej, wiedzą, że zajmuję się OpenShiftem w Red Hacie, tak, zajmuję się Cloud Native Development i zawsze jak gdyby swoje prezentacje umieszczam gdzieś w kontekście platformy. Dziś akurat tego nie zrobię, tak? Notabene będziemy mówili o temacie, na którym ja się znam chyba najmniej, tak? Bo security może nie jest moją domeną, tak? Ja nie mogę się porównywać z artystami security, których mam okoliczność znać zarówno z naszej firmy, jak i z firm partnerskich, zaprzyjaźnionych od klientów. Tak, ja zupełnie nie jestem z tego świata, ale chciałem tutaj przedstawić Wam może jakiś taki, powiedzmy to, szerszy kontekst, tak? Bo cóż, powiedzmy sobie może kilka słów o Keyclocku jako projekcie, tak? Który później przekłada się na bardzo, bardzo ważny element oprogramowania firmy Red Hat, który nazywa się Red Hat SSO, tak? Bo Keyclock, jak to zwykle bywa w Red Hacie, jest upstreamowym projektem, z którego później my budujemy, nazwijmy to, komercyjną dystrybucję produktu, no, który jest często niesamowicie ważnym elementem rozwiązań aplikacyjnych i nie tylko, pod nazwą Red Hat SSO. Ok, zacznijmy od takich problemów, od takich challenge'y aplikacyjnych, tak? Wymagania, tak? W zasadzie większość aplikacji, które przetwarzają dane, powinny być chronione, tak? I zazwyczaj takim pierwszym elementem, który nam przychodzi do głowy, jeśli chodzi o ochronę aplikacji, jest SSO, czyli Single Sign-On. No ale tu zaczynają się schody, tak, bo te aplikacje wykonane są w bardzo, bardzo wielu technologiach, są napisane w bardzo wielu językach, często mają kompletnie inne podejście architekturalne, tak, bo ci z Was, którzy na przykład jakkolwiek dotykali aplikacji webowej, wiedzą, że ten świat się kompletnie zmienił, tak. Jeśli my mówiliśmy kiedyś o aplikacjach, które no, wyświetlały jakiegoś HTML-a, taki ten HTML był dynamiczny, to zazwyczaj ten HTML był składany po stronie serwera, tak, używając, nie wiem, template engine'ów, używając technologii takich jak JSP i tym podobnych historii, tak. Aż nawet dalej, brnąc w ten cały klimat od starego CGI, to się zaczęło, tak. Sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy JavaScript zaczął być popularny, te single page applications, które później często są taką podstawą do aplikacji natywnych, mobilnych, to są zupełnie inne klimaty, tak? Ponieważ te aplikacje wykonywane są w środowisku bądź to przeglądarki, bądź to urządzenia mobilnego, i tu sytuacja kompletnie się zmienia, jeśli chodzi o security, tak? Ponieważ ta aplikacja, jeśli chce zaciągnąć jakieś źródło, tak? Nie wiem, chce kopnąć jakiegoś respointa, żeby otrzymać dane, tak, no to tak naprawdę to API odpytuje nie w backendzie, tak, tylko odpytuje to API, które musi mieć publiczne wyjście na świat. W związku z tym, no, bardzo by było dobrze, gdyby to API było chronione, tak. No i taką solucją zdaje się być właśnie Keyclock jako projekt. Keyclock jest projektem dość starym, nie pamiętam daty, tak, ale jest to projekt, który no ma długą brodę, tak, ponieważ te elementy SSO bardzo szybko weszły do aplikacji. Stąd też na przykład technologie takie jak SAML, który jeszcze bazuje na takiej XML-owej implementacji bezpieczeństwa wymiany tych tokenów, wymiany plików tak naprawdę. Obecną implementacją jawi się być OpenID Connect, tak? OpenID Connect jest pewnym rozwinięciem i pewną superklasą rozwiązań typu OAuth. OAuth jest bardzo takim ogólnym standardem, tak? Tam nie mówimy o czymś bardzo szczególnym, mówimy tylko o takich pryncypiach. Natomiast jeśli chodzi o taki flow
zapytań i odpowiedzi, jeśli chodzi o autoryzację, autentykację, to jest on bardzo otwarty, tak? OpenID jawi się jako taki element porządkujący właśnie te rzeczy. Dobrze. Te aplikacje, o których my mówimy, często mają o wiele szerszy kontekst, bo jeśli byśmy sobie chociażby spojrzeli na to, na aplikacje, które zajmują się takim health trackingiem, tak? To, co aplikacje, które mamy na swoich zegarkach, aplikacje, które mamy na swoich telefonach, w momencie, kiedy biegamy, jeździmy rowerem, nie wiem, chodzimy chociażby, te aplikacje w ciągłym trybie porozumiewają się z jakimś backendem, tak? A często ten backend dalej porozumiewa się chociażby z mediami społecznościowymi, tak? Bądź też innymi aplikacjami, do których również autoryzacja, autentykacja jest potrzebna i jak najbardziej możliwa. Token-based authentication, tak? Było wiele pomysłów na to, w jaki sposób użytkownik ma być po pierwsze autentyfikowany, później autoryzowany w systemie, tak? Starsze aplikacje używały na przykład do tego sesji. Niemniej jednak podejście takie sesyjne nie jest mocno skalowalne, okazuje się, więc tak naprawdę odgrzebano dość stary pomysł, tak? Bo zauważcie, że tak stary mechanizm bezpieczeństwa jak Kerberos, no, operuje niczym innym jak wymianą właśnie, nazwijmy to tokenów, tak? W Kerberosie oczywiście nie nazywa się to token, ale jest on inny, tak? Niemniej jednak na tym polega ta autoryzacja, tak? Że jeśli już się zalogujemy, tak? I ten Kerberos nam odpowie, że tak, jesteś prawidłowym użytkownikiem, masz dostęp do tych zasobów, proszę bardzo, możesz korzystać przez taki a taki czas z tych systemów, tak? To dokładnie to samo podejście teraz widać w podążając przez Samla Open Out aż po Open ID. Znów, wszystkie te drogi są wspierane przez Keyclocka jako projekt, tak? Open ID Connect, czy to OAuth 2, czy też SAML, te wszystkie metody są wspierane. To, że mamy jak gdyby jedno miejsce, gdzie te tokeny pozyskujemy, tak? Mamy pełną kontrolę nad sesjami, mamy pełną kontrolę taką administracyjną nad tym, która aplikacja, jak ona się powinna przedstawić, chociażby temu Keyclockowi, żeby on ją wpuścił. To sobie zobaczymy na mojej demonstracji. Ja chcę jak najszybciej przejść przez slajdy, tak żeby być zgodny ze słowami Uli, tak? I z jej obietnicą i z własnym sumieniem. Błędy, tak? Znaczy, nie można wymagać od dewelopera, żeby był specjalistą od bezpieczeństwa. To są zupełnie inni ludzie, tak? Nie można od dewelopera wymagać, żeby on się znał na kryptografii, na enkrypcji, na wszystkich tych kluczach i tym podobnych historii. Trzeba mu dać do ręki narzędzia, aby on w sposób konstruktywny z nich korzystał, tak? Czyli trzeba mu dać biblioteki, trzeba mu dać interfejsy, trzeba mu dać API i on jest w stanie go użyć, wierząc, tak, że jest to droga prawidłowa. A większość z aplikacji ma po prostu dokładnie takie same wymagania, tak? No, login, tak? Wiadomo, user, password, ewentualnie jakiś trzeci element, który dodatkowo zabezpiecza, tak, te jak gdyby wieloetapowe autentykacje i autoryzacje użytkowników są bardzo często na chwilę obecną spotykane, tak? No, każdy szanujący się bank właśnie taką autoryzację prowadzi. Poza tym temat ten jest na tyle szybko zmienny, tak, że pozyskanie tej wiedzy w sytuacji, kiedy pracujemy jako deweloper, no, dziś byłoby aktualne, tak? Natomiast jutro, pojutrze te informacje byłyby no, nieaktualne, bo zmienia się technologia, zmienia się podejście. To, o czym mówiłem na samym początku, że aplikacje same ewoluowały, tak? W związku z tym zarówno ich architektura ewoluowała, jak i podejście do samego bezpieczeństwa ewoluowało. Coraz częściej to bezpieczeństwo jest bardzo takim rzutkim tematem, tak? Bo okazuje się, że dane mogą być droższe niż diamenty, tak? Że te dane zaczynają być nazywane
ropą XXI wieku, tak, i są na tyle istotne. Co widać później w projektach i produktach, które służą do bezpieczeństwa, tak, są to projekty niesamowicie skomplikowane często. Zobaczycie sam Keycloak, jak wiele posiada możliwości konfiguracji, jak wiele posiada możliwości jak gdyby podejścia do tego samego tematu, kustomizacji i tak dalej. Integracja z obecną infrastrukturą. Tak, mamy już jakieś rozwiązania, tak? Chociażby, nie wiem, Identity Provider, który operuje Samlem. On jest dobry, tak? Jest w porządku, działa OK, tak? Mamy, nie wiem, AD, bo przyzwyczailiśmy się do tego, bo kiedyś ktoś przyniósł tego Windowsa do naszego server roomu i my to AD cały czas używamy, tak? Cały czas mamy LDAP-a, nie wiem, żeby przedstawić swoją organizację w postaci właśnie tego LDAP-owego drzewa. To wszystko trzeba zintegrować i na przykład Keycloak bardzo dobrze sobie z tym radzi, tak? Często działa jako taki bridge do istniejących elementów, w tym również elementów publicznych, tak? A więc czym jest Keycloak? Keycloak jest właśnie tym takim trzecim elementem w centralizowanej autentykacji, tak? Jeśli popatrzymy sobie na taki bardzo, bardzo uproszczony flow, w jaki sposób aplikacja i, nie wiem, frontend, którego później używa klient, komunikuje się, no to mniej więcej uzyskujemy taki trójkąt. To jest bardzo prosty, wręcz prymitywny obraz. Jeśli byśmy rozbierali cały ten flow request-response, to on jest oczywiście zdecydowanie bardziej skomplikowany, tak? To, o czym powiedziałem, taki brokering pomiędzy różnymi źródłami, które przetrzymują nasze kredensiale, tak? Czyli jeśli mamy Kerberosy wewnątrz, u siebie, tak. Jeśli mamy serwery samlowe, tak. OpenID, nie ma żadnego problemu. Ale również coraz częściej w aplikacjach pojawiają się takie rzeczy jak login via, tak? Login via Google, login via GitHub, login via Facebook, via Twitter i tak dalej, i tak dalej. To też musimy w pewnym sensie ograć tym naszym SSO, tak? Tak, aby użytkownik z tym miał jak najmniej problemów, tak? Aby użytkownik widział, że on się autoryzuje, tak? I akurat, nie wiem, jego Google'owy account będzie zmerdżowany zupełnie nie Google'ową aplikacją, z naszą aplikacją. Autoryzacja również, tak, bo dobrze, jak już się zautentyfikujemy, tak jak użytkownik poda prawidłowy username i hasło, no to później musimy dowieść, że ten użytkownik ma uprawnienia do tych konkretnych zasobów, tak, to o czym sobie na pierwszej prezentacji tam mnie akurat zapadło w głowę, tak, mieliśmy REST Point, przez który mogliśmy się iterować, podając mu różne ID-ki, tak, no ale ja niekoniecznie muszę mieć dostęp do wszystkich danych, jakie ten REST Point będzie mi udzielał, tak, i to wszystko można sobie ograć, oprogramować. Takie proste tematy, jak na przykład, nie wiem, strona do logowania, tak, możemy się oprzeć na tej, która jest w Keycloaku, tak, ona jest bardzo fajna, dobrze udokumentowana kustomizacja tejże strony, również możemy napisać swoją, a Keycloak będzie tylko tym ostatnim elementem, ponieważ Keycloak oczywiście ma bardzo sprawne API, to wszystko, co widać na tych ładnych okienkowych interfejsach, to jest efekt tego, że Keycloak jako produkt eksponuje bardzo dobrze zorganizowane API. Ok, przejdźmy w takim razie do demonstracji na żywo. Ja chciałbym z Wami przeprowadzić taki eksperyment, nazwijmy to taki full stackowy. Tak? Do tego eksperymentu wymyśliłem sobie, że będę używał Quarkusa jako frameworku do pisania w Javie. Tak, notabene wspieranego przez Red Hata. Bardzo mi się on podoba. Jeszcze raz o Keycloaku. Keycloak jako produkt, tak, jeśli wejdziecie sobie na keycloak.org, możecie sobie ten produkt pobrać, tak, jeśli klikniecie download, to macie różne metody implementacji, od takiej starodawnej metody, gdzie
mamy serwer bądź maszynę wirtualną, ściągamy sobie zipa bądź TargZ, uruchamiamy, jedyne co nam do tego jest potrzebne, to runtime Java, bo kitclock w całości napisany jest, w całości bądź prawie w całości napisany jest właśnie w Javie, a jego runtime'em, jego frameworkiem, na którym pracuję, jest właśnie od pewnego czasu nic innego jak Quarkus, tak? Wcześniej był to Whitefly, czyli upstreamowy projekt związany ze stajnią JBossa, tak? Czyli znów Red Hat. Możemy sobie również to zaimplementować w postaci kontenera, możemy ściągnąć operator kubernetesowy, tak aby w bardziej taki modernistyczny sposób podejść do powoływania tychże naszych kitclocków, których później będziemy używać. OK, Quarkus. Zobaczmy sobie, jeśli wejdziemy na quarkus.io, to jesteśmy właśnie na stronie projektu. Tak, Supersonic Subatomic Java, tak przedstawia nam się tenże framework. Mamy całą masę, ja na przykład najczęściej siedzę tutaj albo w dokumentacji, albo w tak zwanych guides, tak? Jeśli tu sobie przepatrzymy te guide, to są takie krótsze, dłuższe artykuły, które mówią, w jaki sposób podejść do tematu. I jednym z linków jest chociażby security, tak? Jest cała masa artykułów z przykładami, które mówią nam o tym, w jaki sposób zabawiać się właśnie z tokenami JWT, w jaki sposób integrować się z kitclockiem, jak podejść do OAuth 2 od strony klienta i tak dalej, i tak dalej. To sobie zobaczymy. Natomiast jak wystartować w ogóle z projektem Quarkusowym? Ci z Was, którzy parają się programowaniem, tak, i na przykład, nie wiem, jest to programowanie w Javie bądź Kotlinie, no, z dużym prawdopodobieństwem dotykali Springa jako frameworku do programowania. Quarkus poszedł dość podobną drogą, tak. To, co widzicie, jest mnie osobiście wprawia we wrażenie, że jest to kopia Spring Initializera, tak, czyli wybieram sobie tutaj produkty, których chcę użyć w moim projekcie, tak, oczywiście takie na start, a następnie mogę sobie wygenerować aplikację. Mogę to zrobić stąd, tak, ale dla celów demonstracyjnych, żeby to poszło szybciej, mam skrypt, który wykona mi taki bootstrap, tak, czyli jeśli sobie zobaczymy ten nasz bootstrap, to nie jest to nic innego jak Mavenowa komenda, która mówi: utwórz mi projekt na bazie Quarkusa 2.9.0, group ID, tak, czyli ta moja ścieżka do klas, to będzie org.acme i włożyłem tutaj tylko jedno extension, tak, czyli to, co widzieliśmy sobie tutaj, każdy z tych kafeleczków, to jest tak zwany extension, które daje mi pewne funkcje, tak, za nim stoją biblioteki, które ściągają się w momencie, kiedy ja Mavenem zaczynam ten projekt budować. Spróbujmy wykonać sobie bootstrap. Tak. OK. Powstał mi tutaj nowy katalog, który się nazywa Sodo Open ID. Jeśli sobie wejdę do niego, to mam tutaj mój projekt, tak? Mój szkielet projektu. Powiedzmy, że zacznę się z nim teraz bawić od strony IDE. No i tak jak to zwykle, Mavenowy projekt, tak? Mamy PomXML, który definiuje nam, czego my w tym projekcie używamy. Tu akurat nie ma na razie nic szczególnego, ponieważ no jest to taki naprawdę prymitywny bootstrap, który w kodzie javowym ma dokładnie jeden taki resource, jedno API, które nie robi nic innego, jak mówi tylko i wyłącznie hello, ale już mogę go uruchomić, tak? Czyli w drugim oknie spróbujemy, albo nawet w tym samym, spróbujmy sobie uruchomić MVN, czyli Maven Wrapper z parametrem Quarkus
dwukropek dev, tak? Czyli będę odpalał tego mojego Quarkusa, ten mój projekt w trybie deweloperskim, tak? Czym Quarkus mnie tutaj raczy, jeśli chodzi o wspomaganie developmentu? O tym sobie właśnie teraz powiemy, tak? Zauważcie, że po pierwsze ten mój projekt no, zaczyna żyć, mam tutaj już jakieś efekty. To okno sobie zostawię, bo będzie mi potrzebne później. Teraz pójdę do mojego localhosta na port 8080. Tu jest taki duży niebieski kafel, który mówi visit the dev UI. No i cóż, dowiaduję się z jakich fragmentów, tak, z jakich rozszerzeń tego Quarkusa ja na chwilę obecną korzystam, tak? Czyli mam cały konfigurator projektu, tak? To wszystko, co tutaj widzicie, oczywiście możemy przekazać jako parametry runtime'owe, nazwijmy to, do projektu Quarkusowego. Możemy tego użyć w pliku typu properties, w momencie, kiedy odpalamy się w jakimś tam środowisku i potrzebujemy odpowiedniego profilu, tak? Mam ten mój CDI, tak? Czyli Dependency Injection, taki framework, który jest podstawą całego tego Quarkusa jako frameworku. No i mam tutaj już moje endpointy, tak? Widzę, jakie endpointy są tak z defaultu przez ten mój projekt upubliczniane, tak? Czyli po pierwsze mam ten mój slash get slash hello, tak? Mam jakiegoś indeks HTML, czyli dokładnie tą stronę, którą tutaj sobie obserwowaliśmy, z której weszliśmy na nasz interfejs, tak? I cóż, wiele to nie robi, tak? Co by trzeba było, żeby to coś robiło? Chciałbym teraz, żeby ten projekt łączył się z bazą danych Postgres i w tejże bazie Postgres składował dane i z niej te dane czytał. Co ja zrobić powinienem, tak? Wracam sobie do naszego projektu, no i dobrze by było dodać Postgresa. Jak? Jeśli wejdę sobie znów na tą naszą stronę, z której akurat nie wygenerowałem naszej aplikacji, ale tu mam możliwość, żeby znaleźć sobie odpowiadający extension, tak? Czyli piszę Postgres i cóż, mam JDBC driver do Postgresa. Z tejże strony mogę sobie przesunąć taką strzałeczkę, która mi mówi, że albo przez CLI, albo to mogę po prostu skopiować i wpastować do mojego POMa, albo w inny sposób to zrobić. Ja zrobię sobie to oczywiście Mavenem, tak, bo tym się posługiwałem od samego początku i zauważcie, co się teraz zadzieje. Będę dodawał, a gdzie ja jestem? Soda OpenID. Nie byłem w moim projekcie, w związku z tym tak będzie łatwiej i na pewno skuteczniej, jeśli wejdę do projektu i stamtąd sobie wywołam. To, co widzicie tu na górze, tak, okazuje się, że tenże interfejs mi się przeładował. Tak? Coś tu się podziało nie tak. Ale zaraz do tego dojdziemy. Zobaczymy, czy ten projekt w ogóle jeszcze mi działa. Tak, czyli mam ten mój dev UI. No i tenże dev UI zaczyna mi wyświetlać właśnie moje nowe extension. Nie będziemy się przejmować tym, co tam się dzieje. Zaraz sobie do tego dojdziemy. Mam mój JDBC driver do Postgresa. Na razie go nie używam, tak, ponieważ wymaga to pewnych kustomizacji. Aby tenże projekt był no taki bardziej nowoczesny, tak, to ja nie będę pisał żadnych rozszerzeń do tego JDBC samego, do tego są Object Relational Mappery, tak? I znów, jest taki Object Relational Mapper w Quarkusie, który nazywa się Panache. Z wielu kolegów z Francji, którzy pracują nad Quarkusem, dlatego wiele francuskich nazw tych projektów w nim się pojawia.
Chodzi mi konkretnie o tym. Hibernate Orm with Panache. Tego będę używał jako mojego orma. I znów, dokładnie w ten sam sposób, jak dodawałem Postgresa, dodam swojego Object Relational Mappera. Znów projekt mi się przestartowuje. Tak jak widać, tutaj ciągnie mi się jakaś biblioteka. Jak to zwykle z Mavenowymi projektami bywa, w momencie, kiedy nie mamy lokalnie tak skeszowanych jeszcze bibliotek od nowej wersji, od tej nowej wersji używam, no to te źródła są dociągane. OK, projekt mi wstał. Znów wróćmy do naszego dev UI-a i zobaczmy, co tutaj się podziało. Otóż podziały się dwie rzeczy. Po pierwsze, mam data source, który widzieliście, na razie nic nie konfigurowałem. Mamy tego naszego Hibernate Orma, w którym nie ma na razie żadnych ENCI, ale już mogę tego używać. Tak? Teraz, jeśli sobie wejdę do mojego Dockera, zupełnie bez intencji uruchomiły się, bez mojej intencji, uruchomiły się dwa kontenery. Jeden z nich jest takim pewnym proxy, a drugi, tak jak widać, jest Postgresem, tak? Czyli ten tryb deweloperski Quarkusa pozwala mi kompletnie bez setupowania, na przykład, nie wiem, tego Postgresa na, nie wiem, na lokalnej wirtualnej maszynie, czy tam na jakimś kontenerze i dostawanie się do niego, tak? On uruchamia go za mnie. No, baza danych nie jest może skomplikowanym elementem, no ale jest wiele bardziej skomplikowanych elementów, które mogłyby mi się przydać. Dobra. Co dalej? Oczywiście programiści wiedzą, że jeśli piszemy jakiegokolwiek CRUDA, to najlepiej sobie do tego zaprzęgnąć jakąś encję. Tak? Więc tworzymy nową encję, new file, person, Java. No i będzie to moja nowa klasa. Ja nie będę jej pisał od samego początku. Wytłumaczę wam, w jaki sposób, co i jak tutaj jest. Tak? Także będę się posługiwał ze względów czasowych copy-paste'em, żeby przybliżyć wam tę sytuację. Tak? Czyli wykonałem encję. Encja, jak to zwykle w takim hibernate'owej persystencji, objawia się tabelą w bazie danych i rozszerza panache entity, tak? Czyli tego panasza, tego orma ja dodałem właśnie do tego, żeby mieć lepsze panowanie nad tą moją encją, później już programując. Tak? Dobrze. Co się teraz zadzieje po stronie naszego dev UI-a? Jeśli przestartuję mój dev UI, no to widzicie, że sytuacja zaczyna się tutaj zmieniać, tak? Mam encję, tak? Dokładnie encję, która się nazywa person, która później jest związana z tabelą person data. Tak? Mam persistent unit i tenże persistent unit, ja nawet dostałem skrypty, które mogę użyć do kreowania i dropowania swojej twórczości wewnątrz bazy danych. Co zdecydowanie na przykład przyda mi się później, jeśli bym chciał użyć czegoś do pilnowania tego mojego projektu pod względem wersji. Tak? Dobrze, czyli udało mi się powiązać ten mój mikroserwis z bazą danych. Teraz chciałbym zrobić rest point, który będzie mi ten on wyświetlał gdzieś do świata, tak? Czyli znów nowy plik, potrzebuję nowej klasy, która się będzie nazywała person service. OK.
Okej, okay, jest to klasa. Znów posłużę się copy-paste'em, żeby zagarnąć jej źródło. Tak, Ctrl-C. Okej. Mamy nasz kod, tak? Czyli mamy ścieżkę slash API, a w nim mamy dwa rest pointy, czyli slash person all, który wylistuje mi wszystkie moje osoby, tak? Bądź następny, który będzie się zajmował dodawaniem tychże osób, tak? Nic szczególnego. Aby mi było łatwiej na przykład testować takie rest pointy, mogę do tego użyć Swaggera, tak? Swagger od jakiegoś czasu nazywa się Open API, tak? I taka jest jego prawidłowa nazwa, ale większość ludzi, którzy zajmują się programowaniem od lat, tego Swaggera pamięta i nadal używa pojęcia Swagger. OK, w porządku. Projekt mi się przestartuje. Znów tu widać ten mój Postgres chodzi. Oczywiście w momencie, kiedy chciałbym ten projekt zamknąć, tak, to automatycznie również te kontenery mi się zamkną. Znów zobaczmy nasz dev UI. I cóż my tutaj widzimy? Powinniśmy widzieć naszego Swaggera. Nie wiem, czy prawidłowo wykonałem operację copy-paste. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Smallray open API, tak, copy maven command. Jest dokładnie to. No okej, coś mi się tutaj nie powiodło, albo będę musiał po prostu przestartować ten mój. Aha, jeszcze nie wystartował. Okej, w porządku. Zobaczmy w takim razie, czy my możemy dostać się do naszych zasobów, tak? Czyli nasze slash API, slash person, slash all. Rzeczywiście. Nie mamy na razie go. Spróbujmy przestartować nasz serwis raz jeszcze, bo coś się mogło zdesynchronizować. Może za dużo już mu tutaj zadałem tych zmian. To właśnie ciekawy moment, kiedy wstawał nasz Postgres, tak, że w tym trybie deweloperskim, tak jak widzicie tutaj, że ten dev service powołał mi mojego Postgresa bez mojego pytania. OK, w porządku. Wygląda na działające. Czemuż nie? Ach, bo się pomyliłem w nazwie klasy, a wy nic nie mówicie. Person resource, a tutaj nazwałem to person service. I teraz powinno być wszystko w porządku. OK, oczywiście nie mam żadnych danych tutaj, w związku z tym ta odpowiedź jest pusta, ale za to mam skrypt, który te dane powinien mi tutaj umieścić. No i jak to zwykle w niechronionych sytuacjach, ten put będzie dość prosty, tak? Bo zauważcie, jeśli mam tutaj skrypt, to jest nic innego jak wywołanie curlem metody post,
do tego mojego mikroserwisu, który będzie dodawał te osoby, nic poza tym. Tak, zobaczycie później, jak ta sytuacja się zmienia. Dobrze, dodałem zwykłym curlem te osoby. Tak jak widzicie, zaczęły mi się tu pojawiać dane, tak? Czyli mam jakieś cztery zdefiniowane osoby. Czyli wykonałem co na razie, tak? Zrobiłem sobie bootstrap mojego projektu, powiązałem go z Postgresem poprzez Orma, który się nazywa Panache. Zrobiłem sobie takie prymitywne REST API. Jestem w stanie te dane pobrać z bazy danych poprzez ten endpoint i jestem w stanie do tej bazy dane wstawić, tak? Czyli wykonałem tak zwanego CRUDA. Dobrze by było, jakbym zrobił do tego jakiś na przykład ładny interfejs, tak? Tak, żeby nie pokazywać tutaj tego typu niezbyt ładnych rzeczy. Dobra, w jaki sposób mogę to zrobić w targecie? Nie w targecie, przepraszam. Chociaż ja to muszę mieć w SRC. Main resources, tak, tu w meta-infie mam mój indeks HTML. Chciałbym, żeby był on inny. Mam do tego nawet ładny przykład. Ctrl-A, Ctrl-C, znów wrócimy sobie do naszego nowego projektu. Tak, Ctrl-A wywalamy. Nowy kod. Zerknijmy, czy ten nowy kod nam działa. Tak, to co tutaj widzieliśmy, już na chwilę obecną powinno być nieaktualne. Dokładnie tak. Tu będą się pojawiały nasze dane, jeśli dokończymy ten nasz produkt, który się nazywa Państwowe Ratownictwo Cloudowe. Troszkę tutaj może nad nazewnictwem powinienem popracować, bo to nie państwowe, a narodowe powinno być. Teraz wiele rzeczy jest narodowych. Potrzebuję jeszcze kawałka kodu JavaScriptowego, żeby zwykłym Ajaxem gdyby zabrać dane z mojego restpointu i te dane zaprezentować później w HTML-u, tak? Czyli nowy plik ratownik.js. Tak, to jest dokładnie tenże niezbyt skomplikowany kod, który puka mi do tego mojego restpointu, czego efekt będzie taki. Tak, czyli osiągnęliśmy sukces, bo potrafimy z takiego ładnego, bądź też prawie ładnego interfejsu webowego te dane sobie poczytać. Tak? Nie zrobiłem żadnej tam formatki, żeby te dane wstawiać. Niemniej jednak doprowadziliśmy naszą, powiedzmy, mini aplikację do pewnego punktu. Tak? Jest ona fajna, działa, ale nie jest zabezpieczona. Tak? No, wypuścić jej tak w żywy świat to by się nie dało, albo nawet gdzieś tam w organizacji wewnątrz używać, to też trochę byłby problem. Chcielibyśmy do niej zaprzęgnąć teraz SSO. Tak? W ogóle dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. No, mamy jakąś aplikację, której już w ogóle kodu nie chcemy zmieniać, tak? I ona pracuje. Co możemy zrobić, żeby na przykład jej API osłonić, tak? No, do tego typu działalności? Istnieje software, który się nazywa API Gateway, tak? I te API Gateway'e z sukcesem chodzą w wielu organizacjach, tak, aby no, postawić pewną barierę, tak? W sieciach oczywiście używa się firewalli, tak? To pewnie wiecie. Natomiast jeśli mówimy tutaj o warstwie L7, no to firewall często funkcjonalność ma zbyt małą i API Gateway jest zdecydowanie bardziej skuteczny do ochrony tego API, ale jeśli pracujemy nad tą aplikacją od początku, tak, no należy zbadać chociażby możliwości, co my możemy zrobić od strony takiej programistycznej, tak, taki szymel nałożyć sobie na to bezpieczeństwo od samego początku. Dobra, chcielibyśmy do tego dołożyć teraz na sam koniec Keycloaka, tak, znów, w jaki sposób? Otóż do mojego
projektu chciałbym właśnie dorzucić coś takiego, co się nazywa OpenID Connect. Tak? I tenże OpenID Connect to jest nic innego jak kawałek bibliotek, tak? Taki extension, który umożliwi mi po pierwsze gadanie z tymże moim kitlokiem, a po drugie tego kitloka nawet mi dowiąże do mojego projektu w momencie, kiedy będę w trybie deweloperskim. OK. Dzieją się tutaj cuda. I zobaczmy, jaki chociażby na przykład w tym naszym dockerze będzie teraz efekt, tak? Były sobie dwa chodzące kontenery, tak? Czyli ten nasz taki proksiak plus baza danych, a pojawił się następny, tak? Który jest niczym innym, jak właśnie kontenerkiem, który będzie naszym kicklokiem do testów. No, powędrujmy sobie do naszego DefUI-a, który też skutecznie może nam pomóc. Tutaj pojawiło się oczywiście więcej tych zabawek, a między innymi OpenID Connect. Tak? Prowajderem tego serwisu jest Keycloak. Tak? I co ja mogę sobie teraz zobaczyć? Mogę sobie zobaczyć chociażby jego stronę administracyjną. Tenże kontener, który uruchamiany jest, on jest taki, nazwijmy to, prekonfigurowany. Po pierwsze, jeśli ja się chcę do niego zalogować, to używam kredenszali admin. Tego oczywiście w produkcji odradzam robić, ale w testach może być OK. Poza tym mamy już tu tak zwany realm. Realm jest taką barierą, taką granicą, bo no w tym kicklocku możemy mieć, nie wiem, wiele organizacji, wiele firm i Realm jest takim zbiorem wszystkich rzeczy, które są dla tego SSO istotne, a nie są jakby szerowane wewnątrz tego z innymi Realmami. Następnie klienci, tak? Klienci są na tyle ważni, że jeśli ja piszę aplikację, która jest na przykład, nie wiem, mikroserwisem albo nie tylko, to ta aplikacja do Keycloaka musi się przedstawić, tak? Hej, ja nazywam się Quarkus-app i taka aplikacja została tutaj skonfigurowana. Tylko aplikacja, która tak się przedstawia, tak? I tylko aplikacja, która jest sparametryzowana w tenże sposób, będzie mogła uzyskać autoryzację, tak? Tak zwane client scope'y, które mówią o tym, jaki protokół odpowiada za jakiego klienta. Następnie role, tak, no bo Keycloak wspiera coś takiego, co się nazywa RBAC, czyli Role Based Access Control. Wspiera również tak zwane podejście ABAC, tak, czyli nie argument, a okej, nieważne. Security, identity providery, tak. Takim identity providerem podłączonym pod Keycloaka, tak jak sami widzicie tutaj, mogą być albo jakieś social media, rzeczy, które są na zewnątrz kompletnie, tak, czyli Google, Facebook, wspomniany GitHub i tak dalej, bądź też user define, czyli mamy do wyboru Samla OpenID i Keycloak ID Connect. Tak. Następnie federacja użytkowników, jeśli chcemy podłączyć naszego LDAP-a chociażby, bądź Kerberosa, gdzie zarządzamy użytkownikami, możemy to uczynić tutaj, tak, czyli wręcz czynimy tego Keycloaka pewnym bridge'em dla naszych aplikacji. No i autentykacja, która mówi o tym, w jaki sposób wygląda flow, tak? Czyli możemy to robić poprzez cookie, poprzez Kerberosa, poprzez identity providery, łącznie ze wsparciem dla takiego tak zwanego form-based authentication. Dalej, tak, bo tu mamy jako pierwszy element konfigurację, a następnie mamy zarządzanie, tak? Czyli mówimy tutaj o grupach, o użytkownikach, o sesjach, to zaraz sobie będziemy oglądać. W trybie deweloperskim mamy dwóch użytkowników predefiniowanych, jest użytkownik, który się nazywa Bob, z hasłem Bob i użytkowniczkę pod tytułem Alice, również z hasłem Alice. Dobrze, na ten czas to, co widzieliśmy, to, że uruchomił nam się ten nasz Keycloak. Mogę sobie wejść do jego interfejsu administracyjnego,
Ale ta nasza aplikacja, no, tak jak widać, nadal nie jest chroniona, tak? Do tego potrzebuje troszkę konfiguracji. Na czym polega ta konfiguracja? Otóż w znanym pliku Application Properties potrzebuję tutaj około 10 linii, tak, które będą wykonywały takie niezbędne konfiguracje naszego Qlocka, którego dowiązujemy jak gdyby do naszego rozwiązania, tak? Czyli po pierwsze zauważcie, że to jest to, o czym mówiłem. Client ID to jest Quarkus App, tak? Czyli to, co w Qlocku było tym klientem. Później ja muszę znać secret, który jest powiązany z tym klientem, czyli ten klient jak gdyby już sam autentykuje się w Qlocku, tak? Czyli mikroserwis sam z siebie. Później typ aplikacji, są trzy typy, jest hybrydowy, web app i serwis, tak, w zależności od tego, co my chcemy chronić, bo ten flow się troszkę zmienia, ale to zapraszam do dokumentacji. Później authenticated paths, tak, czyli od samego roota, tak, czyli od samego roota mojego serwera, nazwijmy to HTTP. Mówię, że policy, że ci użytkownicy mają być autentyfikowani. A następnie te dwie linie mówią o tym, co ma się stać z logoutem, tak? Czyli jaka jest moja ścieżka do logout, tak? Jaka jest następna akcja, tak? Czyli następny plik, który zostanie powołany po komendzie logout. No i zmieniłem sobie port, żeby gdzieś nie wskoczyć z tym moim keycloakiem na port, który uruchamiam. Wiem, że ja zazwyczaj używam portu 8080, jak wielu, więc ten dev service Qlocka powędruje sobie na 8081 w tymże przypadku. Dobrze, zachowajmy sobie nasze wszystkie źródła. I cóż, aplikacja powinna być na chwilę obecną gotowa. Tak, jeśli ja sobie tutaj teraz ją jeszcze raz odświeżę. Akcja trwa, prawdopodobnie coś się dzieje z tyłu, tak, dokładnie tak. Ten kontener się restartuje, bo pierwszy raz po zmianie, po dowiązaniu tych wszystkich wartości, które obserwowaliśmy sobie w Application Properties, coś tu się zaczyna dziać. Jeszcze raz. Coś mi tutaj nie gra. Okej. Spodziewam się tutaj czego innego. Spróbujmy przestartować nasz projekt. Tak, żeby być pewnym, że nie zostajemy w jakichś starych konfiguracjach. Tak, dobrze. Nasze kontenery już poszły spać. Uruchomimy projekt raz jeszcze. Okej, teraz kontenerki testowe powinny się podnosić. Tak, mamy je. I za chwilkę nasz serwis powinien wstać. Wstał. Dobra. Cóż, spróbujmy raz jeszcze zobaczyć jego. No i coś się tutaj podziało, tak? Po restarcie to zadziałało. No już nie mogę się wbić na tą moją stronę pierwszą, ponieważ zlinkowałem się z moim Qlockiem i wszystko to jest chronione, tak? Dokładnie to samo będzie z moim API, czyli jeśli powiem, albo nawet nie. Wejdźmy sobie w tą naszą znaną stronę, tak? Zauważcie, wcześniej działał ten mój skrypcik, na chwilę obecną nie działa. Nie zwrócił mi żadnych informacji. Ja nie mam tutaj trybu verbose, ale gdybym włączył sobie tryb
Bose, no tu dostanę więcej informacji. Nie, może, nie, nie mam czasu na to, dobra, bo już jesteśmy troszkę po. Teraz sytuacja się zmienia. Muszę oczywiście używać takiej drogi bezpiecznej, tak? Czyli muszę przekazywać do każdego requestu tak zwany bearer token, tak? I ten bearer token musi być prawidłowy. Tak? I w związku z tym, po pierwsze, muszę ten token ustawić, mam do tego skrypt. Skurla oczywiście nie wygląda tak ładnie jak z przeglądarki, tak? Przeglądarka sama tym manipuluje, ale po pierwsze pukam tego mojego keycloka na odpowiednim oczywiście endpoincie, tak? Bo znów keycloak ma API i przez nie rozmawia ze światem zewnętrznym, tak? I przekazuję mu tutaj użytkownika, który się nazywa Bob, z hasłem Bob, tym grantem jest hasło. Później mówię, jaki jest secret, jaki jest ID mojej aplikacji. Ona musi istnieć, jest to bardzo ważne. Dobra, czyli, o, przepraszam. Czyli zrobimy set token URL, tak? Co jest tego efektem? Rep access, o. Jest tenże mój token, który sobie ustawiłem jakoś zmienną środowiskową, ponieważ tak jest zdecydowanie wygodniej. Tak? Mogę go sprawdzić, tak? Co to jest z tym, co to tutaj z tym tokenem. Jeśli ja go sobie teraz w pewien sposób rozszerzę, tak? Bo on jest niczym innym jak taką reprezentacją Base64, ale w OpenID tych tokenów no jest nie jeden, a dwa. Tak? Jeden to jest tak zwany Access Token, a drugi to jest Refresh Token, bo użytkownik używając aplikacji, oczywiście Access Token ma swoją ekspirację, tak? Kiedy on będzie ekspirował. Tu akurat po 300 sekundach, ale w momencie, kiedy użytkownik używa tej aplikacji, Refresh Token jest w stanie ten Access Token odświeżyć i dać mu następny czas, tak? Tak, aby użytkownika z danej akcji przez przypadek nie wylogować, tak? Kiedy on coś kończy bardzo ważnego, a już nie daj Boże transakcję. I ten refresh token, taka jest jego rola. Tak? Typ tego tokena to bearer token, tak? dość popularny. I tylko w ten sposób, jak już mam ten token pozyskany, to jestem w stanie w sposób bezpieczny te dane wstawić. Tak? Czyli ten put, którego używaliśmy wcześniej, nie zadziała. Mam ten skrypt zmieniony, który w headerze tej mojej operacji curlowej będzie ten access token podawał. Tak? Sorry. Zdawało mi się nie to. Czyli teraz musimy wykonać put secured. Tak, i tutaj już jest informacji więcej, bo tu używałem minus V, czyli zdecydowanie więcej, ale okazuje się, że co? Unauthorized. Spróbujmy raz jeszcze. Czyli set token i następny to put secured, unauthorized. Dobrze. Zaraz będziemy debugować tenże problem. W każdym razie użytkownik Bob może się podłączyć do naszej aplikacji. Nie chcemy zachowywać jego hasła. I tak jak widać, no nie mamy danych, tak? Nie mamy danych, bo nie udało nam się ich wstawić. Nie wiem, czemu to nie chce działać. Spróbuję jeszcze zrobić unset na tym naszym. Unset access token i znów set token secured. My tutaj widzimy.
teraz jakoś lepiej. Zobaczmy, czy mamy te nasze dane. Nie, nie mamy. Dobrze, nie będziemy się nad tym rozwarstwiać, bo jesteśmy po czasie. W każdym razie, gdyby tu było wszystko prawidłowo, te dane byłyby tu u mnie widoczne. Tylko i wyłącznie po zalogowaniu, no oczywiście do mojego rest pointa, tak jak kiedyś sobie wchodziłem, no to teraz już nie wejdę. A nie, przepraszam, jestem zalogowany na tejże stronę, w związku z tym tutaj on mi mówi, że nie ma żadnych informacji. Teraz, jeśli mam skonfigurowany w mojej aplikacji tenże logout, to jestem sprawnie kierowany po akcji / logout i jestem wylogowany. Tak? I dotyczy również, jeśli chciałbym ten mój endpoint, nie widzę danych, ale to jest oczekiwane. Dobrze. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest jeszcze zarządzanie autoryzacją, tak? Bo autoryzacja jest drugim takim elementem. Udowodniliśmy sobie, że możemy się zautentykować użytkownikiem i hasłem i nie ma z tym większego problemu. Natomiast role, tak? To, co obserwowaliśmy sobie w tym naszym clicklocku, tu oczywiście zaraz zobaczymy sobie tą stronkę, muszę odświeżyć, bo ona będzie szła w inną stronę. Nawet ten dev UI, tak jak widzicie, jest chroniony, no bo poczynając od ścieżki rootowej, wszystko jest chronione. A więc jeśli powiem sobie teraz Alice, to wejdę do mojego dev UI-a. Mogę wejść do mojego clicklocka. Mogę wejść do mojej konsoli administracyjnej. Tutaj już loguję się jako admin. I chociażby mogę sobie zerknąć, czy mam sesję. No, sesję mam. Tak, dokładnie z aplikacji, która się nazywa, z klienta, który nazywa się Quarkus App, mam sesję. Tak, show sessions. Te sesje mogę stąd usuwać, czyli zdalnie tych użytkowników wylogowywać z tego interfejsu administracyjnego. Co więcej, jeśli pójdę sobie teraz do tego mojego kodu, to tam w pewnym momencie w moim serwisie mam taką anotację roles allowed, tak? I jest to rola, która się nazywa fake. Tak? Ta rola i raz, że nie istnieje w tym moim clicklocku, a dwa, że na pewno użytkownik, który jest zalogowany, to jej nie posiada. Tak? Czyli użytkownik Bob. You are locked in. Zmieniliśmy kod, także ta aplikacja będzie nam się musiała przestartować. I co my tu widzimy w naszym debugu? Mamy błąd 401 unauthorized, tak? Czyli ja jako użytkownik Bob nie mam roli, która nazywa się fake, ale mogę to dość szybko zmienić, ponieważ jeśli wejdę do tego mojego keycloka i mam rolę, mogę tą rolę dodać. Rola nazywa się fake. A następnie do mojego użytkownika Bob tąże rolę fake przydzielić. Not selected. No i wszystko wydaje się być w porządku. Jeśli wrócę do mojej przeglądareczki, do mojego interfejsu, to już widać, że forbidden, nadal forbidden, bo mam starą sesję, w związku z tym
Muszę się przelogować. Pułkownik Bob, hasło Bob. Don't save. I mamy z powrotem status 200, tak? Czyli gdyby tu były dane, to ja bym je zobaczył, tak? Czyli nawet w taki sposób, oczywiście no, mało jest to eleganckie, żeby te role podawać tak żywym tekstem tutaj, ale możemy to wszystko oczywiście sparametryzować i bazując na rolach użytkowników również przydzielać im bądź zabierać uprawnienia tak on the fly do danego rest pointu. To by było wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak gdyby reasumując tą moją demonstrację. Po pierwsze, KeyClock jest bardzo bogatym mechanizmem, który zapewnia nam autentykację, autoryzację użytkowników, tak? Działa na takich trzech podstawowych protokołach, czyli SAML OAuth 2 i OpenID Connect. Role użytkownicy, federacja ze wszystkim, co jest dookoła, jest ogarnięte. KeyClock jak gdyby mówi mi też, jak skomplikowany jest temat bezpieczeństwa, z którym, tak jak Wam powiedziałem na samym początku, ja nie mierzę się często, tak, bo samych takich ustawień, które są dla klienta, dla realmu, dla roli, jest tutaj cała masa i żeby je zrozumieć, to ja na przykład już nie jestem w stanie, ale za to jestem w stanie sobie na przykład zaimportować konfigurację, którą ktoś mi da, tak? Czyli też bardzo fajny patent. Można sobie importować JSONy, które pochodzą na przykład z innego środowiska i w ten sposób zrobić sobie identyczną kopię tego naszego KeyClocka i ją w ten sposób badać, tak? To jest bardzo, bardzo przydatnym elementem. Udowodniliśmy sobie, że dość łatwo jest powiązać takie API, które zostało wykonane w Quarkusie, z elementami zarówno obsługi danych, tak, czy elementami kolejkowymi, jakkolwiek byśmy do tego podeszli, jak również elementami bezpieczeństwa, takimi jak KeyClock, bo widzieliście, że niewiele kosztowało mnie powiązanie KeyClocka z moim interfejsem Quarkusowym. I słuchajcie, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję. Czekając na pytania naszych widzów, chciałabym Ci jedno zadać. Bo tutaj padło sporo technologii webowych się przewijało, bo mieliśmy i frameworki, i języki stricte webowe, i tak dalej, i tak dalej. A powiedz mi, czym się różni tak naprawdę ochrona mikroserwisów od ochrony takich właśnie zwykłych aplikacji webowych, czy to pisanych w Javie, czy w Pythonie, czy w Ruby on Rails? Znaczy, wszystkie te elementy dobrze by było, gdyby się spotykały właśnie na takim centralnym elemencie typu SSO. Tu KeyClock, tak? KeyClock, no nie ukrywajmy, jest bardzo popularnym produktem, tak? KeyClock, a później Red Hat SSO, jest bardzo popularnym produktem. Bardzo wiele projektów również z niego czerpie, tak? No bo tak jak powiedzieliśmy, ma on otwarty javowy kod. I teraz. Ochrona mikroserwisów często różni się od ochrony aplikacji webowej, ponieważ mikroserwisy nie potrzebują takiego elementu jak przeglądarka, tak? Czyli jak gdyby współpraca z przeglądarką nam tutaj odchodzi, ale to wcale nie oznacza, że sytuacja jest bezpieczniejsza. Na chwilę obecną, jak gdyby obserwując rynek, to no, śmiem twierdzić, że autoryzacja za pomocą no, takich technik tokenowych jest jak najbardziej okrzepła, tak? I to jest chyba trend, który przez wiele czasu się nie zmieni. Otóż dlaczego? Ponieważ ta wymiana tokenów właśnie powoduje tą asynchronikę, tak? Że jeśli klient ma ten token, to zauważmy, że może go obsługiwać wiele mikroserwisów, tak? Może go obsługiwać populacja mikroserwisów, które notabene są takie same, robią to samo. I on może trafiać do zupełnie innego poda, do zupełnie innego kontenera i zostanie dokładnie tak samo obsłużony z punktu widzenia security. I to jest taka podstawowa zasada w ochronie mikroserwisów, tak? Żeby nie wiązać się elementami takimi ściśle związanymi z sesją, tak? Stary middleware, który do tego używał cache, który do tego używał
nie wiem, Redisa, no on już troszkę odchodzi w niepamięć i moim zdaniem bardzo dobrze, tak, że budowanie klastrów middleware'owych na chwilę obecną przy takich osiągnięciach zarówno frameworków, jak i zasad budowania aplikacji, no, jawi się mieć mały sens.